Ała, widzowie, co się stało? Ała, jak mnie boli głowa. Gdzie ja jestem? Halo? O nie, to jest pan... Co to jest? Ej, dobra, nie wiem, o co chodzi, widzowie, ledwo coś tu pojawiłem. Ja wiem, że byłem na świecie X i tam coś się stało, że się dostałem jakimś piorunem czy coś. Jestem w tym momencie tutaj. Ale dziwnie to wygląda. Bo... widzę jakieś dziwne rzeczy, nie wiem co to jest w ogóle, widzowie, nie wiem o co chodzi. Co tam są jakieś villagerowie? Dobra, to są moi villagerowie, czy ja widzę przez Nie, to jest niemożliwe. Ja widzę przez ściany wszystko? Ej, dlaczego ja widzę wszystko przez ściany? Co się tutaj stało? Co się tutaj zepsuło? Co jest tego powodem? Dlaczego ja widzę wszystko? Dlaczego wszystko jest dla mnie oznaczone? Ej, o co chodzi? Dobra, widzowie, to jest przerażające, co tu się wydarzyło. Nie wiem totalnie, ale udało nam się wrócić na palionowo, chociaż nie mam pewności, czy to jest na pewno palionowo. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja, widzowie, jak chcecie więcej odcinków. I jak myślicie, że to jest prawdziwe palionowo, to dajcie znać w komentarzu, ale mega dziwne. Mega dziwne. Ej, to jest, nie można grać tak przecież, jak ja widzę wszystko, gdzie jest. To jest niepoważne. Ej, dobra, widzowie, nie... Co ja mam za... Co się stało? Dlaczego ja mam taką głowę? Widzowie? Dlaczego ja mam taką głowę? O nie. O nie, 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 widzowie. O nie, 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 nie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. O nie. Dlaczego ja mam taką głowę? Czy to wygląda, jak głowa... tej Y, czy Y, nie wiem o co chodzi, ale to nie jest głowa X-a, bo X miał białą głowę i czerwone X-y, to jest jakby głowa, ale to też nie jest ta sama głowa, bo widzicie jakie to są X-y, to nie są takie X-y jakie oni mieli. Czy ja zostałem... Dobra, widzowie, mam pewną teorię. Mam pewną teorię dotyczącą tego i wydaje mi się, że po prostu... oni jakby X w momencie, w którym ja próbowałem rozwalić tego Y-ka, nałożył na mnie taką jakby klątwę, nie wiem jak to nazwać w ogóle, ale jakby takie coś na jakby nałożył taką klątwę na moją głowę, która sprawia, że po prostu mam... że po prostu mam jakby... Ej, dobra, nie wiem o co chodzi. Ej, ja nie mogę tak chodzić przecież na paliwo, jak mnie chłopaki tak zobaczą, to jest koniec. To jest koniec, oni dadzą spokoju. Czekajcie, da się to jakoś wyłączyć, skin customization, kurde, hat, jakiś kurde off na przykład. No nie, tego się nie da wyłączyć. Tego się nie da wyłączyć. Halo? Nie, dobra, nie wyłączę tego. Ej, dobra, mam pomysł. Ja gdzieś miałem... Czekajcie, może tu? Ja gdzieś miałem moją głowę w Minecrafcie, pamiętacie? Pamiętacie to? O, Paweł wyszedł z serwera, czy on tu był? Ej, dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważył. Ja gdzieś miałem swoją głowę. Miałem gdzieś swoją głowę i ja muszę tą głowę założyć. Jak ja założę tą głowę na tą, to będę wszystko ten w ogóle, ale... Ty teraz tak na to zwróciłem uwagę, że ten obraz jest jakiś taki bardziej szary. Widzicie to? Ej, dobra, ja widzę jakoś dziwnie przez tą głowę. Ja chcę moją głowę odzyskać, halo. Nie no, nie ma tu mojej głowy. Halo, jest tu gdzieś moja głowa, proszę. Proszę, gdziekolwiek. Dobra, ja wiem, gdzie jest moja głowa. Ja wiem, gdzie jest, ona jest tam przy tym, przy... tam, gdzie jest ten sklep z pamiątkami moimi, kurczę. Dobra, teraz najważniej, żeby mnie nikt nie zauważył. Że proszę, żeby mnie nikt nie zauważył. Ja na szczęście widzę, gdzie kto jest, więc widzę, czy coś się nie zaczyna ruszać gdzieś. No ten wallhack może być, powiem wam szczerze, całkiem przydatny. Dobra, powoli. Musimy się dostać do mojego miejsca, gdzie ja mam ten... Dobra, ja wszystko widzę, nie? To jest przerażające, widzowie, ja nie chcę tak mieć. Ja wiem, że to mi może czasem pomóc, na przykład, nie wiem, jak będziemy grali w chowanego, to by mi to mogło pomóc. Wiedziałbym wtedy, gdzie kto jest poukrywany. Chociaż jest tyle rzeczy na mapie, że ja nie wiem, co jest już... co jest osoba... co jest kimś, a co jest... Tam jakieś villagerzy stoją, dobra. Tu, przejdźmy na spokojnie. Tam są golemy jakieś na dole, ja widzę wszystko. Nie, dobra, to jest przerażające. To jest przerażające, widzowie. Ja nie chcę tak. Dobra, szybko tu. Chyba mnie nikt nie zauważył. Chyba nikogo nie ma. Dobra. Szybko. Proszę, żeby tu była moja głowa jeszcze jakaś. Jeszcze jedna, żeby się ustała. Jeszcze jedna, proszę. Jest. Bierzemy to. Dobra, pyk. Dobra. Jest git. Nikt nie zauważy. Może nie zwrócę na to uwagi, że ma trochę większą głowę. Muszę ukrywać teraz za maską. Nie, to jest jakaś tragedia. Dlaczego ja mam taki łeb? Nie, dobra, widzowie, to mi się nie podoba. Nie wiem, ale był tutaj palion. Czyli to znaczy, że to jest chyba to palionowo. Skoro tutaj Paweł był. Czyli oni też wrócili? Nie wiem, dobra, już mi łeb wybucha, nie? Ja myślałem, że tylko ja wróciłem, ale był Paweł na początku. Czyli całkiem możliwe, że oni też wrócili na palionowo.
Dobra, mega, mega lipa. Dobra, jakby co, widzowie, nie mówcie nikomu, że tak mam, nie, bo ja boję się, że to może mieć złe skutki bardzo na wszystko, co się tutaj będzie działo, więc proszę, nie mówcie nikomu, że ja takie coś mam. Ja wiecie, gdzie ja idę zobaczyć teraz tak. Szybko pójdźmy pod tego mojego tosta. Tutaj na dole, jak sobie zejdziemy, ja mam przecież, jak pamiętacie, tą, takie miejsce, no, jak to się nazywa? Mam miejsce, w którym mam jakby wszystkie dane. Ej, ja nie będę w stanie zrobić sobie sam zdjęcia. Tak teraz stwierdzam. No, czekajcie, o tak. O nie, palionowy join the game. O nie, 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 o nie, nie, nie. O nie, nie, to jest jakaś tragedia, to jest jakaś tragedia. Jak ja mam się ukrywać teraz? No dobra, no mam nadzieję, że nikt mi nie będzie kazał ściągnąć tej głowy. Dobra, czekajcie, teraz tak, tu są wszystkie rzeczy tak jak było, czyli wszystko jest na swoim miejscu. Czy jestem w stanie zrobić sobie... Nie jestem w stanie sobie zrobić sam zdjęcia. Nie ma żadnego lustra w Minecrafcie, czy ja bym w stanie zrobić sobie zdjęcie. Czekajcie, zróbmy tak, weźmy tak i pyk. No nie, nie da się. Nie zrobię sam sobie zdjęcia, nie mogę tego udokumentować, ale może i lepiej, może i lepiej, może i lepiej, może tak niech będzie lepiej. Tu nie da się w takim razie udokumentować tego, że ja mam taką głowę, czyli muszę się po prostu przed wszystkimi ukrywać, ale dlaczego tak jest? Nie, strasznie mi przeszkadza to, że ja ciągle widzę różne rzeczy. Dobra, czekajcie, sprawdźmy jak to działa, Weźmy sobie na że tak powiem, pod lupę jakąś konkretną rzecz i zobaczymy, jak takie coś działa, czekajcie. Weźmy sobie na przykład pod lupę tamtą owcę. Albo tamtego konia, tą kurę, weźmy sobie pod lupę tą kurę. Czy faktycznie tam jest kura, jakby tam przyjdziemy? No kurczę, na pewno tam jest. No nie, no stoi tu na tym. Nie, jest za murkiem. Proszę, żeby tu nie było kury, proszę, żeby tu nie było kury, proszę, żeby tu nie było kury. Nie, no ja mam wallhacka jakiegoś. Ja mam wallhacka, widzowie. Ja widzę, co się dzieje za ścianą. To jest naj... Dobra, nie, może, a może to jest plus? Może to jest plus? Trochę mi to przeszkadza, ja bym chciał to wyłączyć tylko jakoś, nie? Ale nie mogę tego wyłączyć, ale może to jest plus jakiś? Może nie powinienem tak na to patrzeć, że to jest taki totalny minus? Może jednak będą z tego jakieś korzyści? No na pewno... Palionowy left the game, kurczę, ja ciągle zapominam, że tu gdzieś krąży. Tam ktoś idzie. Tam ktoś biegł, tam jest Dave! Tam jest Dave! Ej, dobra, ja ich nie widzę! Ja widzę tylko inne rzeczy! Nie widzę... Palionowy join the game, ja nie wiem, co oni tak wchodzą i wychodzą, oni mnie szukają czy co? Ale nie widziałem Dave'a w obramówce, nie widziałem go. To oznacza, że nie mogę być taki pewny tych obramówek, ponieważ tylko i wyłącznie mam inne rzeczy obrane za cel. Jakby takie, wiecie, jakby wszystkie takie stojaki, zwierzęta i tak dalej. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak widzę? Dlaczego nie widzę ich? A dlaczego widzę te rzeczy? Nie wiem, widzowie, mega dziwne. Szczerze, nawet bym powiedział, że trochę przerażające, że tak się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie rozumiem. Ale dobra, czekajcie, może zróbmy tak, czy ja, nie, no nie chcę stąd wychodzić, ja chcę się tu schować, ja nie chcę w ogóle, ja boję się, że ktoś mi będzie kazał ściągnąć tą głowę, że ktoś na to zwróci uwagę, to jest koniec. To jest po prostu koniec. Nie wiem, co my mamy w takim razie zrobić z tą sytuacją. Mam jeszcze fajerwerki, jakieś, weźmy sobie je na zapas, bo nie wiem, czy nie będę musiał uciekać w jakimś momencie. Mamy, dobra, czekajcie, przeanalizujmy, co my mamy. Mam itemy. Mam to, co miałem, jak ostatni raz tutaj byłem. Nie, tutaj dalej widać, że mam tą głowę. Nie, to jest jakoś trochę nie. Dobra, mam tak, mam pistolet, mam... Potrzebuję potki na niewidzialność. W razie, gdyby ktoś chciał, żebym ściągnął głowę, to wypijam potkę na niewidzialność i znikam. Dobra, czyli musimy się dostać do mojego laboratorium. Czy ja tam będę miał jakąś potkę na niewidzialność? Proszę. Obym miał. Ja muszę komuś o tym powiedzieć. Ja sam z tym nie wytrzymam, ja nie wiem, co mamy z tym zrobić teraz, widzowie, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie, że powinienem z tym zrobić, ale... Czy mam to olać, czy nie wiem, czy się jakoś tym przejąć bardzo, no szczerze mówiąc, dla mnie to jest dziwne. Może mi się coś po prostu zepsuło, może to jest jakiś chwilowy błąd, nie wiem, w każdym razie nie wygląda to dobrze. Dobra, czekajcie, musimy zrobić potkę. Czy ja mam rzeczy do zrobienia potki? Nie mam złotych marchewek, no ładne jaja, no to kurde, to super, to nie mam potek na niewidzialność. Dobra, wracamy z powrotem. Nikt mnie nie widział jeszcze, więc możemy się póki co ukrywać. To jest najważniejsze. Ukrywajmy się. Póki co się ukrywajmy, po prostu nie zwracajmy uwagi na to, co jest grane. Nie będę wychylał się na razie z domu. Będę ciągle siedział tu po prostu. I zatrzymam się w tym moim domu i tylko i wyłącznie tutaj będę teraz funkcjonować. Tak, żeby mnie tutaj nikt nie zauważył. Mamy na szczęście masę tuneli zrobione, którymi możemy jakoś wychodzić i gdzieś przedostać się. Mamy też w razie czego, no tą głowę moją. To jest coś, co mnie jakby nie było ratuje. Ponieważ jeżeli już kogoś spotkam, jest szansa na to, że ktoś na to nie zwróci uwagi. Od dołu tylko, widzicie? Od dołu, właśnie, kurczę, od dołu, patrzcie. A ja tego nie zobaczę tak tutaj sam, ale tu jak widać głowę podniosę, to widać, że od dołu mi się trochę baguje i mam takie czarne. Ale może nikt na to nie zwróci uwagi. Kurczę, proszę, żeby nikt na to nie zwrócił uwagi. Weźmy sobie kartę dostępu, może mi się przydać może do willi. Weźmy sobie tak, weźmy to tym nieśmiertelności, może mi się przydać. Ta karta, no ta karta, może...
Bo mamy Night Vision. Ej, mamy Night Vision. To czekajcie, to ja z tego jestem w stanie zrobić podkę na... Myślę, że ktoś tworzył ten. My jesteśmy w stanie sobie z tego zrobić. Weźmy sobie też to złote jabłko. Jesteśmy w stanie sobie z tego zrobić potę na niewidzialność. Tylko ja bym potrzebował jeszcze marchewkę złotą. Pytanie, czy my tu gdzieś mamy złotą marchewkę. Mamy marchewkę i może się znajdzie złoto. Może się znajdzie złoto. Złoto też powinienem gdzieś mieć. Tu jest żelazo. Złoto, 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 złoto. Hejter wbił, ja nie mogę. Ile tu jest ludzi teraz na tym serwerze? Nie, ja się muszę ukrywać, to jest najgorsze. Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Musimy zrobić tak, musimy znaleźć złoto. Musimy znaleźć złoto, 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 złoto. Gdzie jest złoto? Nie mam żadnego złota, naprawdę. Nie no, to jest jakaś tragedia. Nie mam w ogóle złota, widzowie. Nie wiem gdzie mam to złoto. Dobra, wiecie co, mam pomysł. Musiałbym się dostać do Netheru, żeby zdobyć złoto, ale ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby teraz tam iść. Za dużo ludzi się tutaj kręci. Proszę, jakieś złoto. Dobra, no to jest tylko tyle, co mam. Ale to jest za mało. Ale ja miałem złoto gdzieś. Ja byłem pewien, że mam złoto. Tylko teraz nie wiem, gdzie totalnie. No nie, no to już sprawdzałem. Nie, no dobra, nie mam złota widocznie. No dobra, no a tu może jeszcze? Tu też nie, a tu? Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie. O, widzowie, dobra, jeszcze, ej, dobra, jeszcze na górze, jeszcze na górze, jeszcze na górze, mam tam jedną skrzynkę, ja tam kurczę, jakoś mi się wydaje, że tam złoto było kiedyś, proszę, proszę, tu. Jest, dobrze mi się wydawało. Ej, dobra, czy jestem w stanie z tego zrobić? Dobra, chyba jestem w stanie z tego zrobić. Ej, zrobię, zrobiłem, nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, jakiego mamy farta. To jest niemożliwe, co tu się teraz wydarzyło. Wracamy do laboratorium, idziemy do laboratorium, od razu idziemy robić potkę na niewidzialność, potrzebuję dwie poty. Dobra, jajku, nie wiem, ej, to jest taki fart. Tak, coś mi świtało w głowie, że tam kiedyś miałem te, te kurde właśnie, jak to się nazywa? Te, że gdzieś kiedyś miałem, no te samorodki te złote. I akurat dwa, dobra, idealnie. Szkoda, że nie starczy mi, jeszcze dwa samorodki by mi brakło i miałbym wtedy na trzecią potkę. Chociaż nie, bo i tak mamy dwie poty, te, dobra, to git, 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 starczy, starczy nam to, co mamy, a tu? Tutaj nic nie mam ciekawego, dobra, tu też nie. Dobra, wychodzimy na górę i robimy szybko tą potę, uwaga, tu. Jest zasilone i teraz tak, raz, dwa i wrzucamy to. Nie! Ale ja w ogóle, co ja... Dobra, nieważne, nieważne. Widzowie, to nie było tematu. Nie było tematu, potrzebujemy przecież tego. Dobra, nie było... Czekajcie, jak to się robiło? Jak ja mam zrobić sfermentowane oko pająka? Jak to się robiło? Jeden, zapomniałem, jak to się robiło. Ja jeszcze pod stresem, teraz nie umiem sobie przypomnieć. Sfermentowane oko, o. Dobra, jeszcze grzyb. No właśnie, dobra. Grzyb, grzyb, grzyb. Nie no, teraz się okaże, że ja grzyba nie mam nigdzie. Nie, dobra widzowie, to jest jakaś tragedia. Nie, ja tego nie zdobędę tak na szybko. Dobra widzowie, wiecie co, inaczej, zajmiemy się tym w następnym odcinku. Ja muszę poszukać tych wszystkich itemów, czy ja gdzieś mam te grzyby. Powinienem gdzieś mieć, jak nie, to je zdobędę na następny odcinek. Zrobimy potem na niewidzialność i muszę komuś o tym powiedzieć chyba, aczkolwiek... Albo nie, na razie nie, dobra, na razie zostawiam to. Na razie nikomu nie mówię. Na razie poczekajmy, na razie poczekajmy. Może nie ma co panikować, może mi to zniknie. Tak, może mi to zniknie, nie ma co się przejmować. Myślę, że może mi to zniknąć.